Rosja przeprowadziła skoordynowany, zmasowany atak rakietowy na kilka miast, w tym na Lwów, Kijów, Charków i Odessę. Skala zniszczeń oraz liczba ofiar są znaczne, a efekty tej operacji odczują wszyscy mieszkańcy tych miast. Lwów był dotąd uważany za jedno z bezpieczniejszych miast zachodniej Ukrainy. Jednak nawet on został dotknięty najbardziej zmasowanym atakiem od wielu miesięcy. Co najmniej 7 osób straciło życie, a 35 zostało rannych, w tym kilkoro dzieci. Ostrzał uszkodził ponad 20 budynków, w tym historyczne obiekty w centrum miasta, co stanowi nieodwracalną stratę dla ukraińskiego i polskiego dziedzictwa kulturowego. Obrazy zniszczonych kamienic i placów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO ubiegły wszystkie światowe media. Jednak to nie Lwów był celem tej zmasowanej ofensywy. Był nim Kijów, stolica Ukrainy, która również została ostrzelana. Na terenie miasta wybuchło kilka pożarów spowodowanych bezpośrednim trafieniem w budynki mieszkalne. Na jednym z nagrań widać, jak płomienie ogarniają dach wieżowca, podczas gdy na miejscu pracują służby ratunkowe. W stolicy życie straciło co najmniej kilkanaście osób, a liczba rannych jest stale aktualizowana. Miasto, które od miesięcy walczy z codziennymi zagrożeniami ze strony Rosji, po raz kolejny musiało zmierzyć się z dramatycznymi skutkami działań wojennych. Nie inaczej wygląda sytuacja w Charkowie, drugim co do wielkości mieście Ukrainy. Rakiety uderzyły tam w dzielnice mieszkalne, powodując znaczne zniszczenia i kolejne ofiary. Ukraińskie służby ratunkowe nieustannie pracują nad odgruzowywaniem zniszczonych budynków w poszukiwaniu osób uwięzionych w ruinach własnych domów. Nieco dalej na południe Odessa również została dotknięta tym atakiem. Miejskie budynki mieszkalne i infrastruktura cywilna ucierpiały wskutek trafień, co pogorszyło i tak już tragiczną sytuację miasta. Odessa, kluczowy port Ukrainy nad Morzem Czarnym, ma strategiczne znaczenie zarówno dla gospodarki, jak i obrony kraju, dlatego jest regularnym celem rosyjskich ataków. W odpowiedzi na te działania Ukraina zintensyfikowała swoje apele do społeczności międzynarodowej o dostarczenie dodatkowych systemów obrony przeciwrakietowej, które mogłyby zminimalizować skalę zniszczeń w przyszłości. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zeleński, skomentował ataki, mówiąc, że rosyjski terror nie przyniesie im zwycięstwa, a Ukraina będzie walczyć o bezpieczeństwo swoich obywateli do samego końca. Raz jeszcze wezwał on Zachód do przyspieszenia dostaw wsparcia militarnego, zwłaszcza zaawansowanych systemów antyrakietowych. Niemniej jednak atak na Lwów i inne miasta Ukrainy przypomniał światu, jak krucha jest sytuacja w tym regionie. Tak jak zawsze zapraszam Was do dzielenia się opinią na ten temat poniżej w sekcji komentarzy. Zachęcam Was również do subskrybowania naszego kanału, klikania w dzwoneczek, wsparcia naszej działalności. No i oczywiście życzę Wam wszystkim udanego dnia.